22 stycznia 1863 roku na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim wybuchło narodowe powstanie. Przeciwko 30 tysiącom słabo uzbrojonych powstańców car wysłał blisko 300-tysięczną armię. W czasie partyzanckiej wojny stoczono ponad 1200 bitew i potyczek. Jednym z najdzielniejszych powstańczych dowódców był Dionizy Czachowski, naczelnik wojenny województwa sandomierskiego. Operując siłami liczącymi przejściowo nawet 2000 powstańców, stoczył ponad 20 bitew i potyczek. Większość z nich wygrał lub wyszedł z okrążenia z niewielkimi stratami. Dzięki odniesionym zwycięstwom i niezwykłej odwadze zdobył ogromny autorytet u swoich żołnierzy oraz szacunek u rodaków. Był surowy dla zdrajców i bezwzględny wobec tłumiących powstanie Moskali, u których zyskał przydomek Krwawy Starzec. Wiosną 1863 roku wciąż trwało narodowe powstanie w Królestwie Polskim. Powstańczy dyktator Marian Langiewicz po klęsce pod Grochowiskami przeszedł do Galicji. Tymczasem jego szef sztabu, Dionizy Czachowski, przedarł się w kierunku podradomskich lasów, gdzie zamierzał kontynuować walkę. W Radomiu, stolicy guberni, Rosjanie zgromadzili duże siły wojskowe, rozpoczęli także prześladowania mieszkańców. Pokaż, co masz w koszyku. Pewnie pod spódnicą prochy i ładownicę dla buntowników niesiesz. Zostaw ją, Moskalu! Stól pysk, palaczku, bo ja ci łeb rozwalę! Moskale rozpanoszyli się w Radomiu. Wyuzdańcy wymyślili sobie, że Polki wynoszą broń powstańcom i pod krynoliny kobietom zaglądają. Po azjatycku chcą tu rządzić, w dzień i w nocy w domach rewizje. Ponoć Czachowski, co szefem sztabu u Langiewicza był, obozem pod Skaryszewem stoi. Bił już się dzielnie pod Wąchockiem, Staszowem, Małgością, Piaskową Skałą, Chrobrzem i Grochowiskami. Czas nam, panowie, do niego ruszyć, by Moskala bić. I upraszam cię, ojcze, o absolucję in articulo mortis, gdyż idę bić się za uciskany kraj nasz i wiarę świętą. Idź, synu, i walcz mężnie, a ja modlił się będę, by Bóg twoje życie chronił. Stój, bo strzelę! Kto jedzie? My z Radomia, do Czachowskiego jedziemy. Kim jesteście? Imię i nazwisko. Nazywam się Antoni Drążkiewicz. Byłem pisarzem w radomskim urzędzie, a to moi koledzy. Dziś już 43 ochotników przybyło. Prześpicie się, a rano staniecie przed dowódcą. Witam panów w Narodowej Armii. Niech żyje nasz wódz! A co tam w Radomiu słychać? Generał Uszaków w Radomiu wie od szpiegów, że oddział Czachowskiego działa w Sandomierskim. Wyprawił pułk Dobrowolskiego z 2 batalionami piechoty, kawalerią i artylerią, by zrobił pokaz siły w miastach guberni. Do Radomia przybył z pułkiem dragonów pułkownik Ilia Klewcow, który 20 lat walczył na Kaukazie. Ma wybrać 1200 strzelców, 300 dragonów oraz 200 kozaków i działać jako lotna kolumna. Będzie palił i mordował, bo przysiągł carowi, że bunt w królestwie zdusi. Zatem zrobimy Moskalom w Radomiu niespodziankę. 1 kwietnia 1863 roku, w Wielką Sobotę przed świętami Wielkiej Nocy, połączone oddziały Czachowskiego, Kononowicza i Grelińskiego razem około 1500 powstańców przemaszerowało z patriotycznymi śpiewami w okolicy Radomia. Wojsko rosyjskie nie opuściło miasta, decydując się tylko na pojedyncze strzały w kierunku powstańców. 6000 psu bratów w mieście stacjonuje, ale boją się nosa wychylić. 12 dział ponoć mają. Oto waleczność moskiewska. Niech żyje Polska! Dajcie, bracia! Dajcie, waleczni! Niech żyje ojczyzna! Niech żyje Polska! Jak wam się służy pod Czachowskim? Mówimy do niego ojcze, bo w obozie, w marszu i w bitwie jest zawsze z nami i dlatego poddajemy się jego woli. Charakter ma gwałtowny i oporu nie znosi, ale jest sprawiedliwy, choć w sądach surowy.
to dzielny i waleczny żołnierz, ale administrator słaby. Chodzimy bosi i obdarci, a zdarza się, że jedzenia i wody przez dwa dni nie mamy. Od powstańcze życie. Chłopcze, jak się nazywasz i skąd się tu wziąłeś? Bo słyszałem, żeś rezolutny i odważny, choć masz tylko 14 lat. Jestem Edzio z Krakowa. Od ciotki, co pensjonat w Krakowie ma, uciekłem do Langiewicza, a teraz u Czachowskiego służę. A pan, co tam pisze? Zapiski robię do pamiętnika, może kiedyś w wolnej Polsce tacy młodzi jak ty przeczytają o naszej walce za ojczyznę. A ty prześpij się trochę, bo jutro do Grabowca ruszymy. Ja jeszcze na sąd iść muszę. W nocy z 10 na 11 kwietnia 1863 roku w Wólce Modrzejowej odbył się sąd nad uciekinierami z oddziału Czachowskiego. Oskarża się Narcyza Celińskiego i Władysława Kotkowskiego o ucieczkę z końmi i rynsztunkiem do oddziału Władysława Kononowicza. Jako że dopuścili się najcięższego przestępstwa w czasie wojny, domagam się kary śmierci przez rozstrzelanie. Proszę panów o zatwierdzenie wyroku. Kula! Stryczek! Kula! Stryczek! Kula! Stryczek! Stryczek dla zdrajców! Kula dla żołnierza! Według prawa wojennego orzekam wykonanie wyroku przez rozstrzelanie. Co macie na swoją obronę? Należeliśmy do tajnej żandarmerii narodowej, która wiele sprawie narodowej oddała. Żal tak od braci Polaków ginąć. My z Warszawy prosiliśmy pułkownika Czachowskiego o przejście do Kanonowicza, gdzie mamy przyjaciół. To ja z rozkazu Komitetu Centralnego 20 września 1862 roku zasztyletowałem naczelnika tajnej policji w Warszawie, Pawła Felknera. Niech dostaną baty. Wobec nowych okoliczności wnoszę o zmianę wyroku. Baty to hańba dla żołnierza. Rozstrzelanie lub łaska zupełna. Niech rozstrzygnie dowódca. Niech bez koni i rynsztunku odejdą do Kononowicza. Mogą się jeszcze przydać ojczyźnie. A my formujemy szyki i ruszamy do Grabowca. 14 kwietnia 1863 roku oddział Czachowskiego dotarł do Grabowca, miasteczka odległego o około 40 wiorst od Radomia. Donoszą, że w nocy pułkownik Zwierów od strony Sienna ma nadciągnąć i na Grabowiec uderzyć. Grzmot ze swoją kompanią niech zajmie cmentarz za miastem. Cygar i fajek nie palić, wystawić czaty i nie spać. Rozkaz! Przedstawiam panom Stanisława Jarmunda, komisarza pełnomocnego rządu narodowego, który przekazał, że rząd narodowy nadał mi stopień pułkownika i mianował naczelnikiem województwa sandomierskiego. Walczący powinni mieć wolność, bo za wolność życie swoje poświęcają. Wiadomości wojenne zdobyłem w Cuneo u Mirosławskiego. Sam oddział stworzyłem i mam znakomitych oficerów, którzy tylko pod moim dowództwem służyć będą. Więc mam prawo do samodzielnego dowództwa. Panowie, pułkownik Czachowski nominację dostał w uznaniu czynów wojennych i zasług, jakie poczynił dla ratowania wojny narodowej po przejściu Langiewicza do Galicji. Rząd narodowy rozkazuje wyraźnie, by wszystkie oddziały podporządkowały się naczelnikowi. Pułkownik ma polecenie nawet siłą zmuszać do posłuszeństwa, a opierających się oddawać pod sąd wojenny i wyroki jego wykonywać. Sytuacja jest jasna i nie może być żadnej dyskusji. Melduję, że dwie wiorsty od Grabowca, Moskale w Tyralierze wysuwają się z lasu. Podjazdy kozackie już przed miastem. Panowie oficerowie, ruszamy na stanowiska do swoich oddziałów. Majorze Wielobycki, uderzysz swoją kawalerią na kozaków. Bij Moskala! Bij Moskala! Śmierć psu bratu! Pułkowniku, wycofaj swoich żołnierzy z miasta. Moskale nas pozabijają. Rząd narodowy zakazał walki w miastach. Niech i tak będzie. Majorowie Łopacki i Gerliński niech ruszają do Puszczy Jurzeckiej. Za nimi Stawecki i Dolnicki ze swoimi kosynierami. Grzmot z kompanią w ariergardzie. Tu bitwy nie będzie. Stoczymy ją w wygodniejszym miejscu. Jak to? Nie będziemy bili Moskali? Chcemy walczyć. Damy radę. Jest nas razem prawie 2000. Po wyjściu oddziałów powstańczych z Grabowca, Moskale rozpoczęli mordowanie mieszkańców.
dzień później w Puszczy Jurzeckiej. Ojcze, szedł na nas major Rydygier ze swoim batalionem i dwiema sotniami kozaków. Blisko 1000 tchórzy, których dla dodania odwagi spojono gorzałką i pod groźbą pałki pędzono. Im to kazał Rydygier mieszkańców Grabowca mordować. To syn tego, co w powstaniu listopadowym bił się z naszym wojskiem pod Chodczem i Lipskiem. Mówiłeś, że byłeś urzędnikiem w Radomiu. Napiszesz ten list w urzędowej formie. Rozkaz, ojcze. Do jaśnie wielmożnego generała lejtnanta Uszakowa, dowódcy wojsk cesarsko-rosyjskich w Radomiu. Miałem sposobność rozbicia wojsk waszych pod Grabowcem. Opuściłem go, nie chcąc mieszkańców narazić na ograbienie i wymordowanie, a miasta na spalenie przez was. Nie mieliście odwagi postąpić za nami, ale cofnąwszy się do Grabowca, pospiesznie ograbiliście go i zamordowaliście 7 mieszkańców, a 13 zostało ciężko postrzelonych, pokłutych bagnetami, pokaleczonych pałaszami, a między nimi był miejscowy stary ksiądz i burmistrz. Znęcaliście się po barbarzyńsku, kolbując, bijąc nachajkami i pięściami oraz gwałcąc niewiasty. Otóż według Pisma Świętego, ząb za ząb, oko za oko. Od tej pory oznajmiam ci pod słowem honoru, że każdego żołnierza, bez względu na stopień, który dostanie się w moją niewolę, bez pardonu wieszać będę. Puszcza Jurzecka, 16 kwietnia 1863 roku. Twój kolega Dionizy Czachowski, pułkownik Wojsk Polskich, naczelnik Sił Zbrojnych województwa sandomierskiego. Kwatera generała Aleksandra Uszakowa, naczelnika Radomskiego Oddziału Wojennego. Generale, donoszą, że Czachowski 22 kwietnia w bitwie pod Stefankowem rozbił oddział dowodzony przez majora Dońca Chmielnickiego. Zginęło około 60 naszych żołnierzy. Kazał też powiesić kapitana Nikiforowa, zasłużonego w spalaniu Wąchocka i Suchedniowa. Ten buntownik Czachowski śmie mnie nazywać swoim kolegą. Diabeł wcielony. I podwyższyć mi nagrodę za jego głowę. I dawaj tu zaraz wszystkich oficerów na naradę. Mają mi wytropić tego krwawego starca i w kajdanach do Radomia przywlec. Po zwycięskiej bitwie pod Stefankowem koło Szydłowca Czachowski wrócił w lasy jurzeckie i lipskie. W dniu 29 kwietnia zajął Lipsko, gdzie spotkał się z miejscową organizacją i przeprowadził musztrę nowych powstańców. Odwiedził także swoją ukochaną córkę Julię, której mąż Rafał Leszczyński dzierżawił pobliski majątek Wierzchowiska. Na ulicy Sandomierskiej w domu lipskich aptekarzy Macieja Krężylewskiego i jego syna Leona w okresie powstania styczniowego odbywały się spotkania patriotów z udziałem naczelnika województwa sandomierskiego Dionizego Czachowskiego. Macieju, mam do ciebie pełne zaufanie i chcę, by w twojej aptece przechowywana była powstańcza kasa. Dziękuję za te słowa, naczelniku. Jako naczelnik powstańczy Lipska muszę zameldować, że burmistrz miasta informuje Moskali o ruchach wojsk powstańczych. Jutro zaplanowałem ćwiczenia kosynierów, a z burmistrzem zrobimy porządek. Bat go nie ominie. Na spoczni kosa ma być pochylona w przód, przy czym koniec drzewca pozostaje w miejscu. Zrozumiano? A teraz baczność! Pobłogosław, księże, naszą garstkę narodowych żołnierzy. Błogosławię was na bój za ojczyznę. Za to, że Moskalom służysz, dostaniesz 20 batów.
Aj, aj, już nie będę! Nie będę już! Jesteś zbyt brutalny, pułkowniku. Moskale zemszczą się na mieszkańcach. Odchodzę z oddziału. Do miast i wiosek nie wchodzimy, by nie narażać mieszkańców, ale zdrajcom należy się kara, a patriotom nagroda. Jan Markowski po konflikcie z dowódcą w Lipsku odszedł 1 czerwca z oddziału. Po śmierci Dionizego Czachowskiego sam został naczelnikiem województwa sandomierskiego. Aresztowany przez Moskali i wieziony na egzekucję, wbił sobie igłę w serce. Jego historię prezentuje film Juliusza Machulskiego Szwadron. Kilka tygodni później. Maciej i Leon Krężelewscy, za popieranie buntowników jedziecie do aresztu w Radomiu. Patriotyczna rodzina Krężelewskich poniosła konsekwencje współpracy z powstańcami. Maciej i jego syn Leon zostali aresztowani. Wyszli dzięki łapówkom zapłaconym rosyjskim urzędnikom przez matkę. Leon uniknął zsyłki, a Maciej zmarł po powrocie z więzienia. W dniu 2 maja 1863 roku Czachowski wkroczył do Solca. Zamierzał upozorować przejście swojego oddziału przez Wisłę na Lubelszczyznę. Kiedy zabrzmi trąbka nasza, pocwałują konie. Poprowadzi nas Czachowski na ojczyste włonie. Marsz, marsz, Polonia, marsz dzielny narodzie. Odpoczniemy po swej pracy w ojczystej zagrodzie. Szczęść Boże, wojewodo, serca nasze radują się, witając wojsko narodowe w skromnych, klasztornych progach. Szczęść Boże, ojcze. Ojcze gwardianie, piechota odpocznie koło klasztoru, a z kawalerią przejdziemy Wisłę, by zająć sól z komory celnej w Kamieniu. Wieczorem wrócimy do Solca, wygłoście w okolicy, że Czachowski przeszedł na lubelską stronę. Komora celna w Kamieniu na lubelskim Powiślu. W imieniu rządu narodowego rekwiruje sól na potrzeby narodowego powstania. Jedzcie i pijcie na zdrowie, niech was Bóg prowadzi. Zakonnicy soleccy za pomoc powstańcom byli represjonowani i więzieni w Radomiu. Ksiądz Czerniewski, ostatni gwardian ojców reformatów w Solcu, zakończył życie męczeńską śmiercią w 1864 roku. W tym też roku solecki klasztor za udział zakonników w powstaniu został zlikwidowany. Po jednodniowym pobycie w Solcu w dniu 3 maja 1863 roku Czachowski dotarł do Tarłowa, gdzie wspólnie z mieszkańcami uczcił rocznicę uchwalenia konstytucji. Hej Czachowski, tobie cześć, tobie cześć, tobie cześć, kraj rodzinny musi nieść twój. Hej Czachowski, tobie cześć. Z udziałem narodowych żołnierzy msza w rocznicę Konstytucji będzie szczególnie uroczysta. Tylko do kościoła mi z bronią nie wchodzić. Do świątyni wejdą tylko kosynierze, a przed kościołem salwy oddamy, bo i broń trzeba przestrzelić po ostatnich ulewach. Módlmy się w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja za swobodne wyznawanie naszej świętej wiary i narodową wolność. Jedzcie na zdrowie. Bóg wam zapłać. A tu macie tobołek na drogę. W dalszym marszu Czachowski dotarł do Ożarowa, gdzie był serdecznie witany przez mieszkańców, Polaków
i Żydów. Bóg wam zapłać za tak porywającą serca nasze patriotyczną procesję. W tobie, wojewodo, pokładamy nasze nadzieje na wolność ojczyzny. Ale uważajcie, bo Moskale blisko. My, Żydzi ożarowscy, na prośbę cadyka Lipska mundury uszyliśmy dla żołnierzy, a nasza orkiestra Mazurka Dąbrowskiego grać się nauczyła. Niech żyją, bracia Polacy! Dziękuję za dary. Każcie waszym muzykantom przyjść pod Gliniany, gdzie obozem staniemy. A zagrajcie jeszcze oberka. Niech przed bitwą jeszcze zatańczę. Jeszcze nigdy z polskim żołnierzem nie tańczyłam. Ojcze, Klewcow pod Borią stoi. Oddział w 5 minut, pod broń. Moskale pod Borią, formować oddział. No i po tańcach. Teraz z Moskalem potancujemy. 4 maja 1863 roku, około godziny 15, Czachowski dotarł w okolice wsi Boria, gdzie natknął się na oddział pułkownika Ilii Klewcowa, liczący 520 żołnierzy. Siły powstańcze to około 820 ludzi, dużo słabiej uzbrojonych. Po pierwszym starciu pod Borią i Lemieszami walki przeniosły się w okolice wsi Jeziorka. Moskale strzelają od strony Borii. Doliński, rozsyp piechotę na prawo w tyraliery i prowadź na Moskali. Kompania Tabaczyńskiego na lewe skrzydło. Kto Polak do rzeki, polem za mną! Maryja nas płaszczem swym osłoni. Moskale cofają się do Borii. Strzelać do psu bratu, bo się schowają za płotami. Adiutant od Czachowskiego biegnie. Naczelnik zakazuje do wioski wchodzić, bo Moskale zemszczą się na mieszkańcach. Wycofujemy się w kierunku Ostrowca do lasów bałtowskich. Tu gdzieś niedaleko jest wioska Jeziorkiem zwana. Pewnie dojdziemy tam rano. Uwaga! Moskal strzela! Klewco się na nas zasadził. Rudawski, atakuj swoimi strzelcami od czoła. Kosynierzy prawym skrzydłem na psu bratu. Polaki pułkownika Klewcowa ubili! Wycofujemy się! To ten, co palił i mordował, bo carowi zaprzysiągł, że polski bunt we krwi utopi. Ciała naszych pochować, a jeńców, co mają niewinną polską krew na rękach, rozstrzelać. Ojcze, naszych 8, a Moskali 93 zabitych. Mamy tabory, broń i skrzynie z kajdanami, w które mieli nas zakuwać. Ojcze, to dzierżawca bałtowskich młynów, którego kazałeś sprowadzić w czasie bitwy, za Sosnę się z żoną schował. Tak się świstających kul przestraszył. Wszyscy wiedzą, żeś bogaty, a dotychczas nie zapłaciłeś należnych 10 tysięcy złotych podatku narodowego. Pewnie Moskala wspierasz i żałujesz, żeśmy ich przetrzepali pod Bałtowem. Ja biedny i na młynach ciągle tracę. Jak wielmożni panowie co dzień takiego Klewcowa ubijają, to ja co dzień ze szczęścia będę płakał. Dopóki podatku nie zapłacisz, będziesz jeździł z nami na walkę z Moskalami. Ej, waj, ej, waj, waj. Co wielmożny pan mówisz, możemy nie to zabić. To ja choćby biedny już ten podatek zapłacę. Ojcze, chłopi z Osówki przyszli z wieściami o Moskalach. Dużo wojska moskiewskiego za wami idzie. 7 rot piechoty, 500 kozaków i tyle samo straży granicznej. A dowodzi nimi major Gołubow. Wodę u nas brali i mówili, że oddziału buntowników szukają. Mówili też, że za buntownika krwawego starca duża nagroda jest wyznaczona. Dobrze z was, Polacy. Dostaniecie za wiadomość po 5 złotych. W okolicy powiedzcie, że kto Moskalom służy, to baty dostanie i stryczek też go nie ominie. A my ruszamy w lasy jurzeckie. Pieniędzy nie weźmiemy. My choć chłopi, to także Polacy. W godzinach rannych 5 maja 1863 roku Czachowski dotarł do kolonii niemieckiej Jawor Solecki.
Niemieccy koloniści żurawie połamali, żebyśmy z wody nie skorzystali. Taka to wdzięczność niemiecka za życie na polskiej ziemi. Nawet wiadra podziurawili szubrawcy. Ojcze, mamy dwóch tutejszych Niemców, co do Moskala szli, by o naszych pozycjach donieść. A to miejscowy chłop, co walczyć nie chce i do domu uciec próbował. Niemców powiesić, a chłopa wybatorzyć. Oddziały niech odpoczną, bo po południu ruszamy do Rzeczniowa. Ja tymczasem podjadę do córki w wierzchowiskach. Aj, o Boże! 5 maja 1863 roku Czachowski, idąc z oddziałami Zielińskiego, Łopackiego i Jankowskiego oraz rozbitymi pod Brodami kosynierami Grylińskiego, razem około 1400 powstańców, został otoczony pod Rzeczniowem przez majora Gołubiewa, około 1000 żołnierzy i pułkownika Pawła Zwierowa. Naczelnik atakiem próbował rozbić moskiewskie okrążenie. Jednak kosynierzy Grylińskiego nie dotrzymali pola. Wkradła się panika, Czachowski szablą i nachajką dyscyplinował szeregi, przebijając się w lasy iłżeckie stracił 17 powstańców, a 28 zostało rannych. Zginęło 14 żołnierzy i 6 oficerów rosyjskich. Ich ranni zostali przewiezieni do Radomia na 36 podwodach. W czasie trwania bitwy opuścił Czachowskiego oddział Józefa Jankowskiego. Moskal nas okrąża. Ruszamy w lasy środkiem Rzeczniowa. Chałupy nas osłonią. Moskal dookoła. Wszystkich nas pozabijają. Na Moskala, kosynierzy, i otworzyć mi drogę do lasu. Nie damy rady. Raduj się, kto w Boga wierzy. Nie łamać szyku, bo łby rozwalę. Do ataku, tchórze! O Boże! Kapitanie Doliński, osłaniaj tyły. Bagnetami na Moskala. Hurra! Hurra! Niech żyje Polska! Główne siły Czachowskiego osłaniał kapitan Piotr Doliński. Okrążony w lesie, bagnetami swoich strzelców, utorował drogę i nazajutrz połączył się z naczelnikiem. Po bitwie rzeczniowskiej oddział Czachowskiego poszedł w rozsypkę. Część kosynierów odeszła do domów, korzystając z ogłoszonej przez cara amnestii. Przygnębiony naczelnik z 45 kawalerzystami zamierzał przejść na stronę Lubelszczyzny. Otrzymał jednak wiadomość, że poszukują go wierni żołnierze. Do ponownego zebrania oddziału doszło w miejscowości Wielgie 11 maja 1863 roku. To koniec naszej walki. Jankowski ze swoimi ludźmi uszedł z bitwy. Kosynierzy Grylińskiego stchórzyli. Moi strzelcy wybici. Rząd nakazuje unikać Moskali i czekać na interwencję mocarstw. Tak wojny prowadzić się nie da. Broń zakopać i idźcie do diabła, gdzie oczy poniosą. 45 kawalerzystów zostaje do mojej dyspozycji. Idziemy na Lubelszczyznę. Ojcze, co teraz z nami będzie? Moskale nas powybijają. Ojcze, list od naszych. Stoją w lesie pod Pasztową Wolą. Dzięki Ci Boże, więc żyją wolni moi strzelcy. Niech ruszają do Wielgiego. Tam się spotkamy 11 maja. Ojcze, Twe plecy to jedna rana. Od czyraków i wesz się nie umiera, od kul moskiewskich i owszem. Jakże się cieszę, Drążkiewicz, że żyjesz i ludzi najlepszych moich prowadzisz. Myślałem, że was wybili pod Rzeczniowem. Idźcie zjeść i spać do stodu. Od jutra znowu weźmiemy się do roboty. Napiszesz mi list do tutejszych ziemian. Jak rozkażesz, ojcze. Jako naczelnik województwa sandomierskiego wzywam tutejszych obywateli ziemskich do stawienia się w Ciepielowskim kościele dnia 15 maja o godzinie 10. Wiwat! Niech żyje Czachowski! Niech żyje Polska! Wiwat! 10 maja powstał w Warszawie rząd narodowy. Złóżmy w tej radosnej chwili przysięgę Bogu i Ojczyźnie.
Przysięgam Panu Bogu Wszechmogącemu i Matce Jego Najświętszej i wszystkim świętym, że od tej chwili należę do Organizacji Narodowej i że wszystkie siły moje, mienie i życie gotów jestem poświęcić dla oswobodzenia Ojczyzny. Jak pójdziemy z ziemiaństwem na obiad, to wyszczelcie ze 3 razy i krzyczcie, że Moskale idą. Trzy kolumny Moskali od Lipska ciągnie. Gdzie panowie biegniecie? Przysięgaliście walczyć za ojczyznę do ostatniej kropli krwi. Tacyż to z was Polacy? O Jezu! Takie to szlachty polskiej bohaterstwo i gotowość służenia ojczyźnie. Ojcze, 16 młodych z Ciepielowa chce służyć w naszym oddziale. Dajcie im broń, a my ruszamy do zwolenia. Od połowy maja Czachowski, stosując taktykę forsownych marszów i nagłych uderzeń, wciąż prowadził działania powstańcze. Swoją obecnością w różnych miejscach województwa sandomierskiego dawał nadzieję Polakom i niepokoił ścigających go Moskali. Zaskoczony pod Radzanowem 26 maja stoczył bitwę w odwrocie przy trzykrotnej przewadze Rosjan 1300 żołnierzy przeciwko 450 powstańcom. Zadał poważne straty nieprzyjacielowi, 84 zabitych, 230 rannych Rosjan, 19 zabitych i rannych powstańców. Utrzymał zwartość oddziału i wycofał się w Puszczę Kozienicką. Po krótkim postoju i próbie podporządkowania sobie oddziału Kononowicza ruszył przez Czarnolas i Lipsko do Słupi Nadbrzeżnej. Tam w miejscowym kościele 2 czerwca 1863 roku uroczyście otrzymał nominację rządu narodowego na generała i wręczono mu szarfę na pierś jako oznakę tego stopnia. W imieniu rządu narodowego nadaję ci, naczelniku, stopień generała. Ku chwale ojczyzny. 4 czerwca Czachowski dotarł do Sienna, gdzie uczestniczył w procesji Bożego Ciała. Odwiedził utworzony przez Rosjan szpital dla rannych powstańców oraz przewodniczył w rozprawie sądowej. Jak dojdziecie do zdrowia, to wracajcie do oddziału, bo Moskale tu po was wrócą. Sienniacy proszą o osądzenie zdrajcy, a po południu zapraszają na wesele. Przyszły też wieści, że Moskale oddział Kononowicza rozbili, a jego samego i 2 oficerów rozstrzelali w Warce. Kononowicz nie chciał się z nami bić, a przecież Moskal coraz silniejszy i szpiegów niemało. Uderzyłeś swego ojca w twarz i doniosłeś Moskalom, że sprzyja powstaniu. Należy ci się śmierć, ale dostaniesz 150 batów. Żal tak swoich bić. U Czachowskiego jedna sprawiedliwość dla chłopa, szlachcica czy księdza, a dla zdrajców litości nie ma, choćby to młodziak był, czy nawet kobieta. Aj, aj, o Boże! Niech żyje para młoda, 100 lat! 100 lat! Z powstańcami wesele to i nowy patriota wkrótce się narodzi. Moskale pod Siennem, formułajczyk! Od 4 do 11 czerwca Czachowski niestrudzenie przemierzał ziemię sandomierską, stale walcząc z tropiącymi go Moskalami. Powstańcy stoczyli boje pod Bukownem, Przysławicami, Bąkowem, Rusinowem, Hutą Przysuską, Niekłaniem i Bobrzą. Wciąż ścigany oddział po boju pod Ratajami na rozkaz naczelnika poszedł w rozsypkę. Jest rozkaz, że gdyby Moskale nas okrążyli, to na jednoczesne strzały z przodu i tyłu kolumny mamy iść w rozsypkę. Naczelnik ma podobno do Galicji po pomoc ruszyć. Widziałem jego pierś, czarna jak smoła i chuda jak szczapa. Nie mam sił już maszerować, modlę się o bitwę i śmierć. Rankiem 17 czerwca 1863 roku, po 5 miesiącach nieustannych marszów i bojów, Czachowski w stanie skrajnego wyczerpania dotarł do Krakowa. Zamierzał tu zabiegać o wsparcie dla narodowego powstania. W królestwie naród krew przelewa, a tu spokój, jakby powstania nie było.
Galicja, panie, my tu jeszcze dobrze pamiętamy powstanie 1846 roku i rabat z Jeszeli. Przygotowaliśmy kwaterę w górach, gdzie odpoczniesz, naczelniku, po wojennych trudach, a w dowód uznania za dotychczasową walkę pragnę ofiarować panu zegarek ufundowany przez galicyjskich patriotów. Nie zegarków nam trzeba w królestwie, ale broni i ludzi gotowych walczyć za wolną ojczyznę do ostatniej kropli krwi. Po odpoczynku w Dąbrówce koło Nowego Sącza i przeprowadzeniu rozmów politycznych Czachowski zatrzymał się na kwaterze u ojców PR-ów w Krakowie. Mijał czwarty miesiąc pobytu w Galicji. Chłopi z Puszczy Kozienieckiej proszą o spotkanie. Niech wejdą. Ojcze, wracaj, bo źle się nam dzieje od panów i Moskali. Jak wrócisz z oddziałem, to 5000 uzbrojonych chłopów z Puszczy Kozienickiej stanie przy tobie i bić się będzie. Jakże się cieszę, że przyszliście, bo już traciłem nadzieję na dalszą walkę. Zatem czas wracać. Idź tu po mnie. W dniu 17 października, po czteromiesięcznym pobycie w Galicji, Czachowski na czele nowo sformowanego, jednolicie umundurowanego oddziału, liczącego 650 ludzi, 4 kompanie strzelców, 4 plutony jazdy, 1 kosynierów, ruszył ponownie w Sandomierskie. Powstańcy wrócili do walki, tocząc boje pod Osiekiem, Rybnicą i Jurkowicami, gdzie poszli w rozsypkę. Czachowski z niewielkim oddziałem kawalerii przekroczył pod ostrzałem rosyjskim Wisłę w Solcu i przeszedł na Lubelszczyznę. 1 listopada 1863 roku, w Dzień Wszystkich Świętych, uczestniczył we mszy świętej w kościele w Józefowie. Naczelnik po pobycie w Galicji powoli tracił wiarę w skuteczność dalszej walki. Dzieci moje, Bóg wie, co nam wypadnie. W każdym razie, gdyby nas Moskale napadli, nie dajcie mnie żywego. Nie żałujcie kuli. Jutro rano będziemy w klasztorze ojców Bernardynów w Józefowie. Wszyscy u spowiedzi oddamy się w opiekę Bogu Najwyższemu. Pobłogosław Panie tych żołnierzy idących w bój za Polskę. 5 listopada 1863 roku na czele niewielkiego oddziału kawalerii tworzonego i mundurowanego w Galicji Czachowski wkroczył do Lipska. Wiwat Czachowski! Niech żyje Polska! Niech żyje Polska! W aptece Macieja Krężelewskiego w Lipsku odbyło się kolejne spotkanie Czachowskiego z miejscowymi patriotami. Macieju, za pieniądze z powstańczej kasy kupicie dla nas zimową odzież. Powiadamiajcie mnie o ruchach Moskali. Będziemy stacjonować u Grabowski w Krępie Górnej. Zamierzam też zajechać do księdza w Krępie i mojej ukochanej córki Julii. Później jak Bóg da, to może ruszymy do chłopów Puszczy Kozienickiej. Bóg zapłać za dotychczasową pomoc, a gdyby zginąć nam przyszło, to o chrześcijański pogrzeb i modlitwę za nas proszę. Niech Bóg prowadzi. Zostaniemy tu na odpoczynek. Zadbajcie o konie, a ja podjadę do córki wierzchowiska. Wieczorem 5 listopada 1863 roku do Lipska dotarł ścigający Czachowskiego lotny oddział Czerkiesa Michała Asiejewa, 54 dragonów, 10 kozaków i 75 strzelców, który po aresztowaniu i wybatorzeniu burmistrza oraz kilku urzędników ruszył śladem naczelnika w kierunku Krępy. Gdzie buntowniki? Bo spalimy miasto! My nic nie wiemy. Mów, burmistrz, gdzie ten parszywy pies Czachowski, bo ubijem wszystkich twoich ludzi jak psa! Aj, aj! Córko, Moskale są wszędzie. Szpiegów też niemało. Ojcze, wyjedź i ukryj się gdzieś.
Naczelniku, Astiejew od Lipska z dragonami jedzie, a ruska piechota na wozach. 6 listopada 1863 roku pod Jaworem Soleckim Dionizy Czachowski stoczył swój ostatni bój. Miał wtedy 53 lata. Już na mnie czas, wszystko przepadło. Wy się ratujcie. Ura! Ura na buntowników! Brać go żywym! Oto wasz Czechowski! Oto wasz polski król! Paszą won, ty mały buntownik! Jezu Boże! W imię Ojca i Syna! Po śmierci Czachowskiego grupa jego przyjaciół Jan Czarnecki, Piotr Kalisz, Kornaszewski i Domaszewski starała się o zgodę generała Uszakowa na godny pogrzeb naczelnika. Prosimy o żołnierski pogrzeb dla Czachowskiego. Sam generale jesteś żołnierzem. Znam was, chcecie z jego pogrzebu zrobić patriotyczne manifestacje. Słyszę ja, że radomianie prawie wszystkie włosy na pamiatkę mu obcięli, gdy ciało było wystawione na rynku. Zdecydował ja, że pogrzeb odbędzie się poza Radomiem, w Bukownie. Zezwalam na udział tylko 3 osób z rodziny, a na grobie nie wolno wam postawić ani żadnego pomnika, ani krzyża. Kozaków tam wyślę, by asystowali temu krwawemu starcowi w jego ostatniej drodze. Nocą 9 listopada 1863 roku na cmentarzu w Bukownie pod nadzorem zaborcy odbył się pogrzeb naczelnika. Uczestniczył w nim szwagier Czachowskiego Piotr Kalisz z żoną oraz wnuk Tadeusz Mrokowski. Odpoczywaj, ojcze, w spokoju. Niech ci się wolna Polska przyśni. Po śmierci Czachowskiego na ziemię lipską przybył generał Józef Hauke-Bosak, naczelnik województwa krakowskiego i sandomierskiego, który razem z oddziałem majora Andrzeja Denisewicza 21 marca 1864 roku pod Maruszowem stoczył swoją ostatnią bitwę z Moskalami. Po walce ukrywał się w soleckim klasztorze ojców reformatów. Napisał tam odezwę do włościan i po kilku dniach pobytu, dzięki pomocy solczan, miał przeprawić się przez Wisłę w Lubelskie, by następnie udać się do Galicji. Bądź gotowa, generale. Skończę tylko odezwę do ludu i będę gotów. Już, panie generale, Polski nie będzie? Powstanie upadło? Bądźcie pewni, że Polska będzie, a przelana krew nie poszła na marne. Przez długie lata po śmierci Dionizego Czachowskiego śpiewano ludową pieśń. Nasz Czachowski, nasz kochany, pod Jaworem zarąbany, nasz Czachowski, nasz kochany, za Radomiem pochowany. Tylko jego synek żyje, co Moskala dobrze bije. Tylko jego synek żyje, co Moskala dobrze bije. Pamiętajcie, że wiek za wiekiem minie, a pamięć o Czachowskim nigdy nie zaginie.